I my. Darłeś. No już końcówka była nagrywania. Michał, krecik ci uciekł z kulki. Dużo na niego poluje. Witam wszystkich fanów kanału Noster.pl w kolejnym odcinku. W tym odcinku zajmiemy się prezentacją dodatkowego asortymentu do kamer GoPro Hero. Na wstępie chciałem uzupełnić poprzedni film tym, iż nowe kamery mają obwolutę gumową wokół obiektywu. Dzięki tej obwolucie mamy pewność, że obiektyw nie uszkodzi się podczas przypadkowego upuszczenia kamery, załóżmy na stół. Tak może się zdarzyć. Dlaczego? Zaprezentuję. Jest to tak zrobione, że guma nieco wystaje, przez co kiedy położymy kamerkę, załóżmy na blacie, obiektyw nie rysuje się. Ta guma powoduje, że obiektyw jest ochraniany. Jest to bardzo, bardzo przydatna funkcja. Jeżeli dojdzie już do ubrudzenia obiektywu, dajmy na to brudnym palcem, jakąś inną rzeczą, jest taki magiczny mazak. Jest to asortyment dodatkowy, który można bez problemu kupić w Polsce. Z jednej strony, po wyjęciu zatyczki, mamy czyścik. Czyścik specjalnie zrobiony do czyszczenia obiektywu. Kiedy robilibyśmy to szmatką bądź chusteczką, po tej operacji zostają nam białe pipci na obiektywie. Kiedy robimy to tym czyścikiem, tego nie ma. Jest to zrobione z takiego materiału, który powoduje, że obiektyw po czyszczeniu jest idealnie czysty. Akurat tutaj nie ma potrzeby czyszczenia, bo dopiero co wyjąłem kamerę z pudełka, ale miałem już tak, że ubrudziłem obiektyw palcem i zeszło. Nie ma z tym żadnego problemu. To jest jedna część mazaka. Z drugiej strony jest taki wysuwny pędzelek. Ten pędzelek służy do czyszczenia kamery, czy to z jakiegoś kurzu, innych zanieczyszczeń. Jest to zrobione po prostu z fajnego, miękkiego włosia, bądź też czyszczenia wnętrza obudowy kamerki, jeżeli tutaj się dostanie też jakiś brud albo kurz. Jest to specjalnie zrobione do właśnie tych kamer. To jest jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać. Odstawiamy to na razie. Z asortymentu dodatkowego, jeżeli posiadamy taki statywik do kamery normalnej, do jakiegoś aparatu, możemy też użyć go do kamery GoPro. Potrzebny nam będzie taki element. Wkręcamy go w to oto miejsce. Dokręcamy mocno. I teraz możemy zamontować naszą kamerkę na tym statywie. Jest to przydatne. Do dokręcenia, jak już mówiłem na ostatnim filmie, może posłużyć taki klucz. Jest on zrobiony z aluminium, jest poręczny, jest lekki, jest specjalnie zrobiony do tych śrub. Co poza tym? Nie jest drogi. Idzie go dostać normalnie w Polsce. Ja znalazłem na Allegro. Idzie nim bardzo mocno przykręcić śrubę trzymającą całość i mamy pewność, że jest to zrobione dobrze. Nie zawsze palcem można dokręcić,
Wcześniej robiłem to śrubokrętem, bo jak widać tutaj jest miejsce na to, żeby użyć śrubokrętu, jak kto woli. Teraz chciałem pokazać zmianę plecków z tych wodoodpornych na przystosowane do nagrywania dźwięku z dziurami. Niektórzy mają z tym problem, boją się, że coś ułamią. Nie jest to trudne. Odkręcimy statyw. Wystarczy zrobić taki ruch, po czym nasadzić te plecki od dołu, mocniej wcisnąć, to już jest cała operacja. Wszystko pasuje, jest plug and play, także nie ma z tym żadnego problemu. Dalszą kwestią, którą chciałem tu poruszyć, jest kapturek. Może śmiesznie on wygląda, może śmieszyć. Kapturek jest specjalnie zrobiony do kamer GoPro. Ma wyciszać szumy powstałe przy wysokich prędkościach. Jeżeli jedzie się szybko motorem, samochodem, motorówką, on wycisza. Wiadomo, że im szybciej, tym większe szumy mogą zniekształcać po prostu to, co nagrywamy. Wiadomo, że te kamery są zrobione dobrze i dobrze wyciszają, ale może to być zrobione jeszcze lepiej. Jest to również sprawa niedroga, dostępna. Śmiesznie wygląda, ale jest skuteczna. Pokażę, jak to wygląda. Wygląda to w taki sposób. Uwierzcie mi, nie spada. Nie spada nawet przy wysokich prędkościach, a jest skuteczna. Dalsza sprawa to kwestia mocowań. Możemy kupować mocowania oryginalne firmy GoPro, które są naprawdę drogie. Możemy też kupić mocowania zamienne innej firmy. Cena jest diametralnie różna. Ja otworzę taki jeden zestaw kupiony niedawno na Allegro i zobaczymy, co tam w środku jest. Cena nie była duża. Zobaczymy, jak jakość. Pokażę, co tutaj jest. W zestawie znajdują się dwa lepce do mocowań płaskich, takich jak te, wróć, do takich jak te. Dwa lepce do powierzchni zaokrąglonych.
oczywiście dwa właśnie mocowania do powierzchni okrągłych, dwa mocowania płaskie, jeden statywik, który wchodzi w jedno z tych mocowań. Mocowanie typowo na kask, do tego stosuje się ten oto rzep, ten oto pasek. Co poza tym? Cztery przedłużki mocowań. Są tu dwa różne rodzaje. I do tego sześć śrub, które no, służą do skręcania całości. Oraz jedna dość ciekawa rzecz, czyli mocowanie GoPro do rurki. Do rurki, dajmy na to, do kierownicy, do roweru, do motoru. Jest to fajna sprawa, którą będziemy testować w następnych odcinkach. Będą nagrania z kamer, będzie porównanie jakości filmów z różnych kamer, będzie zestawienie. Na pierwszy rzut oka jakość tych elementów nie odbiega jakoś drastycznie od oryginalnych GoPro. Wyglądają tak naprawdę identycznie. Jak z trwałością, tego nie wiem, to się okaże. Jak z trwałością tych mocowań 3M, też się okaże. Należy pamiętać o jednym, jeżeli mocujemy właśnie te lepce, należy powierzchnię odtłuścić. Nie może być ona tłusta, nie może ona zawierać brudu. Musi być sucha. Co poza tym? Te lepce należy lekko podgrzać suszarką przed zamontowaniem, przed przyklejeniem. I mocno przycisnąć i zostawić na 24 godziny po to, aby klej związał. Dopiero po tym możemy mocować resztę, czyli kamerę i ewentualne przedłużki i używać. Jeździć, latać, pływać, co tam tylko chcemy. Robimy to po to, żeby klej mocno przyległ do powierzchni i żeby no, było to właściwie zamontowane tak, jak producent przewiduje. Wszystko to będziemy testować. Drodzy widzowie, na dzisiaj to wszystko. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia.